Halo gwiazdy, we wtorek przyjechaliśmy do tak zwanego GUMED-u. No musieliśmy tutaj wejść, trochę ludzi było. Trzeba było iść prosto do rejestracji, pobrać najpierw numerek, zarejestrować się i wtedy pojechać windą dalej na następne piętro. Tutaj zanim weszliśmy, to było trochę ludzi. Oczywiście trzeba było kliknąć piętro czwarte i przejechać się. Oczywiście selfiaszek z windy też musi być. Chodźcie, idziemy dalej i idziemy na oddział chirurgii. Tutaj pani pobrała też krew, trzeba było dalej w kolejce czekać. Zanim poszłam do swojej sali chorych numer 8, byłam tam razem z koleżanką i świetna pani pielęgniarka. Był ze mną też raczek, kolacyjka oczywiście była. Świetne panie pielęgniarki przygotowały wszystkie tabletki na następny dzień na operację. Był też ze mną tutaj mój ten masażer od Agnieszki, który pomagał mi też się odprężyć przed zabiegiem. Rano wstałam, wzięłam tabletki, no i poszłam. A tutaj już widać, jak jestem po zabiegu, praktycznie po narkozie. Później powolutku miałam już chodzić, chodziłam. Poznałam fajne osoby, no kisielek na śniadanko. Później pobranie krwi, różne kropluweczki, musiałam z nimi razem chodzić. No jak już nie wypisali, to pojechaliśmy na zero. Oczywiście selfie jak z windy też musiał być i wyszliśmy. I pięknie pojechaliśmy jeszcze tutaj do cioci, odpocząć przez chwilę, a później już Przemek kierował aż do Piły. Elo!